Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu Mam Pytanie. Z tej strony Filip Biernat. Dzisiaj zaprosiliśmy do studia dwoje studentów, Mateusza Nowaczyka i Adrianę Olejniczak. Realizują oni projekt pod tytułem Skazani na niepamięć. Prosiłbym Was na początek, abyście opowiedzieli, co to jest za projekt i dlaczego się nim zajęliście. Wszystko zaczęło się od tego, że otrzymaliśmy maila od mojej wychowawczyni z liceum, w którym była propozycja złożenia projektu albo społecznego, albo historycznego. No i złożyliśmy projekt po namowie, złożyliśmy projekt historyczny. Temat dotyczy Milenium Chrztu Polski i PRL-u. Połączyliśmy te dwa zagadnienia. No i okazało się, że się dostaliśmy. Pojechaliśmy na 11-dniowe szkolenia do Białobrzegów na Mazowszu, to jest miejscowość pomiędzy Warszawą a Radomiem. I tam odbywaliśmy szkolenia z tutorami. Każdy z nas otrzymał indywidualnego tutora, który wskazywał nam ścieżki. Mieliśmy także indywidualne konsultacje. I tam uczyliśmy się wielu aspektów realizacji projektów, takich jak chociażby zarządzanie czasem, chociażby organizacji. Po takie rzeczy jak wartości liderskie, kierowanie pracą zespołu, czy chociażby wystąpienia publiczne, które też były aspektem naszych ćwiczeń, zadań, no w zasadzie praktycznych w dużej mierze. No i teraz kolejnym, Skąd projekt, tak? tak, i teraz jeszcze kolejnym aspektem, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, jest po prostu realizacja i od połowy sierpnia w zasadzie już realizujemy nasz projekt. Dobrze, skazani na niepamięć. O co chodzi tak bliżej? Z czego, z jakich części składowych będzie się składał ten projekt, który przygotowaliście? Może coś o tym? Pierwsza część to będzie quest po wrześni, czyli taka mini gra terenowa po takich charakterystycznych miejscach wrześni. Chcemy zwrócić uwagę na właśnie te kluczowe miejsca we wrześni, przypomnieć ich historię i przemycić jakieś takie ciekawostki historyczne z czasów obejmujących projekt. Kolejny element to konkurs historyczny, właśnie odbędzie się w środę 26 października. Kolejna część to spotkanie z księdzem pod tytułem Zagnij księdza, gdzie każdy będzie mógł zadać mu jakieś pytanie nurtujące każdego człowieka, dotyczące wiary, religii, no praktycznie każdej sfery życia człowieka. I ostatnia część to będzie koncert w wykonaniu młodych wrześnian, który także będzie dotykał wartości istotnych dla każdego człowieka. Dobrze, powiedzcie mi, bo projekt dotyczy czasów PRL-u, a ja wiem, że wy się już urodziliście dużo, dużo dalej po tym okresie. Dlaczego właśnie ten temat was zainteresował? W zasadzie temat Milenium Chrztu Polski był już narzucony z góry. To był temat projektu, na który musieliśmy złożyć swoją propozycję. No i złożyliśmy, tylko że połączyliśmy to z PRL-em. No, wydaje nam się, że to są czasy niezwykle barwne i w zasadzie graniczą z naszymi obecnymi czasami, w których żyjemy. Dlatego też postanowiliśmy to w ten sposób połączyć. No, historia jest niezwykle barwna, dlatego ten temat. Wiem, że też już działa wasza strona facebookowa, publikujecie tam materiały. No, jaki jest cel tej strony i jakie materiały tam się ukazują? Może coś na ten temat? Strona ma na celu właśnie popularyzowanie naszego projektu. Zamieszczamy tam aktualności z naszych działań, co mamy w planach, co przygotowujemy dla uczestników projektu. Zamieszczamy również ciekawostki historyczne, o których może mało kto wie, a które są na pewno warte uwagi. Chciałbym Was zapytać też o to, do kogo właściwie kierujecie ten projekt, no bo to jesteście osobami młodymi, tak myślę, że głównie dla osób młodych, chociaż się mylę. I tak, i nie. Nasz projekt nie ma ścisłej grupy odbiorców. Chcieliśmy skierować, znaczy chcielibyśmy, żeby to były wydarzenia otwarte, dlatego też plakaty są rozwieszane po całej wrześni. Tutaj nasze lokalne media też promują wydarzenia. I nasz projekt, no, jego filar jest w Liceum Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza, dlatego że część wydarzeń, takich jak
Quest Konkurs czy spotkanie z księdzem, zagnij księdza, będzie odbywało się na jego terenie, na terenie liceum. No i w dużej mierze będą uczestnikami tego projektu, odbiorcami będą licealiści, co nie znaczy, że nie oczekujemy tak, że by ktoś starszy czy ktoś, kto pamięta ten okres PRL-u, mógł skonfrontować swoją pamięć z naszymi pomysłami. Zafrapowała mnie nazwa ostatniej części waszego projektu, czyli koncert, który odbędzie się w piątek, tak? 28 października. Ma taki tytuł Zapytaj o nią. O co chodzi? Może wyjaśnijcie. Jest to w zasadzie... Znaczy czerpaliśmy inspiracje z różnych polskich piosenek dotykających tematyki patriotyzmu. Jest to połączenie piosenki Eldo, takiego rapera, i jeszcze innej piosenki o tej samej tematyce. Chodzi tam o to, że w zasadzie my zatracamy się w tym biegu, w tej konsumpcji ciągłej i zapominamy o niej. O niej, czyli o Polsce, o naszej przyszłości i o naszej historii. Dobrze. Jeszcze przypomnijcie, że projekt zaczynamy 25 października, tak? I z tych części, które zaczynamy od czego? Od questu, tak? Następnie? Będzie konkurs historyczny, potem będzie spotkanie z księdzem i na końcu właśnie koncert. A więc, drodzy Państwo, no mamy aktywną młodzież tutaj na terenie Wrześni, studenci, chociaż już poza Wrześnią, tak cały tydzień w Poznaniu, tak? Tak. To jednak no, są u nas we Wrześni, coś robią, działają. I moje takie ostatnie może pytanie teraz, no, co z wami będzie dalej? No bo Poznań chyba tak wciąga troszeczkę, z moich doświadczeń wynika. No i czy planujecie coś nowego już, następną jakąś rzecz? No Poznań na pewno wciąga, na pewno jest wiele możliwości do rozwoju, ale tak naprawdę chyba jeszcze przynajmniej ja, nie wiem, jestem na początku takiej swojej życiowej drogi i chyba, nie wiem, jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko się ułoży i potoczy. Wszystko się może zdarzyć, nie wiadomo. Ty, Mateusz, mówiłeś, że wracasz do Wrześni, tak? Po studiach. Zamierzam, ale nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce. No nie wiem też, jak to będzie wyglądało z rynkiem pracy, jeśli znajdę atrakcyjną pracę po studiach. Boże, wybiegamy w przyszłość, dopiero za 5 lat przynajmniej. Ale myślę, że znaczy Września jest dla mnie takim miastem rodzinnym, dlatego wiążę z nią przyszłość. A jeśli chodzi o kolejne projekty, to już szukam, mimo tego, że jeszcze ten się nie skończył. Myślałem o Zwolnionych z teorii i o innych, kilku innych projektach, które znalazłem w internecie, w sieci. Nie, dziękuję Wam serdecznie, że przyszliście do naszego studia. Moimi gości byli Adrianna Olejniczak i Mateusz Nowaczek. Dziękuję.